Modernizacja obiektu i adaptacja na cele teatralne zakończyła się przed 2 laty. Przyszedł jednak czas na rozliczenie projektu i oficjalne przecięcie wstęgi. Jest to niezwykle ważna data, tym bardziej, że w grudniu 2019 roku, mniej więcej w tym samym czasie, podpisywaliśmy umowę na remont w ramach projektu Toruńska Starówka. Na początku, czyli 9 lat temu, Teatr Muzyczny grał spektakle w sali Złotej Pałacu. Było to miejsce zupełnie nieprzystosowane ani dla aktorów, ani dla widzów. Możemy zaprosić naprawdę każdego. To miejsce staje się inkluzywne i to miejsce też nam, wykonawcom czy twórcom, pozwala na tworzenie w pełni profesjonalnych spektakli teatralnych. W Polsce działa kilka muzycznych scen specjalizujących się w wystawianiu spektakli o charakterze musicalowym czy rewiowym. Toruń dołączył do tego elitarnego grona niespełna dekadę temu. Instytucja Teatru Muzycznego powinna być pod ochroną, jest tak rzadkim zwierzęciem na tej sawannie artystycznej. A jeszcze jak mamy takich wspaniałych opiekunów, patronów, dyrektorów, to należy chuchać i dmuchać, aby to miejsce jak najdłużej przetrwało. Idea powołania Teatru Muzycznego w Toruniu nie od razu natrafiła na podatny grunt. Było wiele wątpliwości. Niektórzy radni uważali, że jest to zbytek, niepotrzebna kolejna instytucja, oczywiście koszty z tym związane dla naszego województwa. Na szczęście udało mi się pozyskać większość w sejmiku dla tej inicjatywy i dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że była to trafna, dobra, nie tylko dla Torunia, ale dla całego regionu decyzja. Dziś dzięki obecności Teatru Muzycznego w Toruniu województwo muzycznie jest spełnione. Oferta kulturalna województwa przez to się zwiększa. Oczywiście mamy operę, bo wiemy, że województwo filharmonią i operą stoi. Modernizacja i przebudowa pałacu była możliwa dzięki zaangażowaniu władz Torunia, które w ramach projektu Toruńska Starówka znalazły też środki na teatr. 14 milionów złotych to środki przeznaczone przez miasto dla wsparcia tej rewitalizacji, odnowy i także rozbudowy tego pięknego obiektu historycznego w Zespole Staromiejskim. Ostatni, najpoważniejszy remont wykonywano z myślą o teatrze muzycznym. Największym wyzwaniem było znalezienie w zabytkowym obiekcie miejsca na salę widowiskową. I udało się. Takiej sali widowiskowej nie było i to było świetne rozwiązanie. Zobaczycie Państwo sami, to jest mała, stosunkowo kameralna sala, ale umieszczona właśnie w partii poddasza. Historia pałacu jest niezwykle ciekawa. Obiekt kilkakrotnie zmieniał gospodarza. Był to pałac biskupów, a więc rezydencja. Później w okresie powojennym było to miejsce, gdzie między innymi był Wydział Sztuk Pięknych, a więc miejsce, gdzie odbywała się edukacja artystyczna. A dzisiaj mamy teatr idealnie pasujący do tego miejsca na Starówce, które świetnie się wkomponowuje w przestrzeń zabytkową. W pałacu na potrzeby teatru zaadaptowano także piwnice, gdzie grane są bardzo kameralne przedstawienia oraz koncerty jazzowe. Jedna z sal służy także działalności wystawienniczej.